Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i kurczę, możecie nie wierzyć patrząc na tytuł, ale tak. Nie ma jeszcze gwiazdki, a tutaj Far Cry 4 zagościł na kanale. Kurczę, nagrywałem ostatnio materiał dla was, ten gdzie było widać głowę Sackboya zamiast mojej głowy i mówiłem o grach prawdopodobnych, które mogą się pojawić. A tu okazuje się, że się pojawiły obie już, no to Ej, żeby tylko Wiedźmin się nie pojawił, skoro prawidłowość została utrzymana. Te prawdopodobne są, a ta na pewno może nie być wcale aż tak bardzo na pewno. No ale cóż, dobra, mało czasu, jedziemy. Nowa gra w normalnym trybie, znaczy na normalnym poziomie trudności. Normalny tryb, czy online, czy offline. Nie no, rzućmy offline. I zaczynamy nową przygodę. Far Cry 4, Himalaje i te sprawy. Kirat, czy tam Kairat, Kirat chyba. Tak to się czyta, przecież to Himalaje. Ej, ale moment, tam coś było o Shangri-La? Tej mitycznej, mistycznej świątyni, gdzieś w Himalajach właśnie. Trzeba czytać, co tam jest na dole. Pagan Min może wysyłać swoje siły, aby odbijały wyzwolone strażnice. No, czyli taki powiedzmy Far Cry 3, ale w górach. Do takich wysokich. No właśnie, jak rozczytać to imię? Bo to z przodu to A, J, A, Y to jest imię. AJ czy AJ? Że AJ jednak. Kurczę, chyba będę musiał poczekać, aż w grze ktoś wypowie to imię na głos. Lakshmana. Czy Lakshmana? Mr. Gale, this is Chad Peterson. No dobrze, nie wiem, jak się nazwisko jeszcze czyta. Gale, po prostu. I'm calling you pursuant to the application for a tourist visa for India with further travel to Kirat. Kirat. We can only accept your status as a US citizen as we have no official records regarding your Kirati citizenship. Furthermore, I must legally advise you against traveling into Kirat. We have no official diplomatic presence in Kirat due to the civil unrest with the Golden Path. No właśnie, czyli w Kiracie dzieje się źle, ale my i tak tam jedziemy. Zabieść prochy matki? Które też potrzebują paszportu? Serio? Naprawdę? Nawet prochy? Dobra, to mogłeś nie mówić, co wieziesz. Zapakować mamusię w, nie wiem, w paczkę z kakao i sprzedawać historię, że to kakao właśnie. Okej, dobra, wlepa do paszportu. Ciekawe jaka i co tam jest tak właściwie. Ale w sumie wygląda jak banknot, ale tam czyjeś zdjęcie jest. Moment, czy to nie był Pagan Ming przypadkiem? Czy Min? Spoko, podam twój paszport, czemu nie? Ty, bierz te łapy! Małpiszonie! Ty jeszcze z backendu by je wypłaciła. Ups, nie, teraz cicho. Pojawiły się kałasznikowy, więc... No właśnie. A lusterko szuka bomb. Albo innej kontrabandy. Dobra, śmigłowiec w oddali. No dobra, nie będzie gdzie uciekać. Śmigłowiec już leci. Nie ma ratunku. A znam rozpoczęcie Far Cry'a bardzo dobrze. Są z przytupem zawsze. No tak, dezerterzy. No gdzie? No, jak widać na samoczu, po prostu zły pomysł, ale... Ej! Na atak zaskoczenia kropnąć dwóch. Choć nie, w sumie jednego kropnął, jednego tylko postrzelił, ale no. Wytłumaczcie mi, jakim cudem AJ, czy tam jak się on nazywa, nieważne, on jeszcze żyje. Szła seria wymierzona prosto w okno, w którym stał, no jaki cud. No i w sumie jeszcze czemu go teraz nie zastrzeli? Ej, moment, słyszeliście tę muzykę? Ej, czy tam mi się wydawało, czy tam było Should I stay or should I go? Ej, Pagan Min. Facepalm. No dobra, widziałem już tą scenkę w zwiastunie. Musiałem obejrzeć, no przecież kurczę. Musiałem wiedzieć, co się dzieje. I distinctly remember saying, stop the bus. Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop.
shoot. Do those words sound insane? That it got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? On wyciąga za pazuchy. Nie, wieczne pióro. Spoko. I hate when things get out of control. Albo wcale nie tak spoko. One fucking job, but you couldn't fucking do that! Shit, ale czyżby? Antagonista na miarę Vasa Montenegro? And I got blood on my fucking shoes. No były z krokodylej skórki, jeżeli dobrze widziałem. At least there's a silver lining. You didn't completely fuck it up. Get up, boy. I recognize those eyes anywhere. I nie dźwiadka po czymś takim, ale to musi być niezręczne. This was supposed to be... Well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Hmm? Is this your plus one? W sumie... No, optowałbym za tym, żebyś go pozostawił przy życiu jednak. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other. Oh, would you hold this? But just a moment. No, i rękawiczki pieprzone krwią. It's a little... No nie wierzę, jeszcze samo jebka, no pięknie. Awesome. Ej, dobrze słyszałem. This will soon be behind us. Jest ta piosenka. It will be off on a grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! No dobra, taką mam nadzieję, kochani, że ta seria posieje niezły rozpieprz po moim kanale. A może dzięki temu właśnie przekroczymy próg 1000 widzów, kto wie. Ale jak zwykle wystartowałem już trochę po premierze, niestety. You give my congratulations to Ashley on your next visit home. I must say, Paul, your little corner of Kiratu is right. Właśnie, przez te płócienne worki coś tam widać zawsze. Chains and wailing, but knowing you somewhere around. Ej, chyba siedzimy przy stole, no? Aha. Flow like the blood. That wry smile betrays you again, Deplur. Mogę się rozglądać? Nie, już myślę. Ale właśnie, w sumie bez torby będzie lepiej, dzięki Pagan. Again, terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. Ej, przynajmniej go nie zabił, tego gościa z prawej. Introductions. RJ Garland. RJ. Guest of honor. Paul. Po prostu RJ, nie wierzę. The little monkey. Malfisho. Kurde. Nie, ale nie. Trzeba przyznać, że... Pagan Min ma naprawdę coś nie tak z głową. We'll change all that. Paul, I need cash. How much do you need? All of it. Kurczę, już myślałem, że dla mnie ten pekiel. No nie wierzę, jest nawet na banknota. A dyktator pełną gębą. That's you. That's me. No ważny człowiek w tym rejonie. Skoro jest na banknotach. Now your mother. Mother on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. No nie. Tu już trochę przesadził. That takes me back. The last time I saw you. Żartowałem, że to był kurde Nesquik, czy tam kakao. She told me she loved me. Women, they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men, on the other hand. No, men only really love you in hindsight. And too much distance has built up. Okay. When your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized it's not me. No. It was the fucking golden. Those Ividelczyk z plecy. Ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? Let's see it. Really, guys, we're not checking for these anymore. I'm with RJ Gale. You'll love this part. Help.
Jakim cudem on zdołał napisać SMS-a? I w ogóle jak wniósł telefon? You don't text for help, you cry for help. So come on, you're gonna cry for help. If you're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Go on. Cry for help. Cry for help. Help. Kurde, chyba będzie kazał ci krzyczeć głośniej. Cry for help. Help. You mean it, boy. Help. Help. From your diaphragm. Help. Help. Shh, 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 shh. Now we listen. Nothing. Aha, ratunek. Nie ma skąd przejść. Jesteśmy za wysoko chyba. Wiesz, tam cholera, widziałem szczyty jeszcze wyższe tam w tle. Terrorists, right? Now, please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right back. Yuma, we need to talk. Dobra, i w tym momencie muszę się wam do czegoś przyznać. No, obczaiłem sobie to alternatywne zakończenie, które tutaj można zobaczyć. Trzeba po prostu siedzieć w tym miejscu około 15 minut, nie uciekając. I Pagan Min po prostu, kurczę, wraca. Tak jak powiedział, tak zrobił. Ale to po jakimś czasie dopiero. No i wtedy mamy szybką dosyć okazję, żeby dostarczyć prochy matki do kapliczki. No, tam podróż helikopterkiem i tak dalej. Nie wiadomo w sumie dokładnie, gdzie jest ta kapliczka. Może być tam na szczycie równie dobrze. No, ale w sumie chyba nie, bo tam jakieś domki też by nieopodal tej kapliczki, z tego co widziałem. No, możecie sobie na YouTubie obczaić to alternatywne zakończenie. Nie, lubię takie smaczki zawsze. A że słuchy do mnie dotarły, no musiałem to sprawdzić. Okej, dobra. Kolesia torturują. Jest zresztą, jak było słychać przed chwilą. No, a ja się zajmę zbieraniem lutu i czytaniem notatek. Notatka Armii Królewskiej. Wzrost aktywności Złotego Szlaku. W ostatnim czasie odnotowano wzrost aktywności Złotego Szlaku w okolicach Banapuru. W odpowiedzi na przechwycone transporty broni i zaopatrzenia przeznaczone prawdopodobnie dla Złotego Szlaku, zwiększyliśmy naszą obecność na wszystkich południowych posterunkach granicznych. Wszystkie konwoje i patrole powinny zachować najwyższy stopień czujności ze względu na możliwe ruchy terrorystów. Sierżant Mistra. Misra. No jakby tam było te, to by troszeczkę lepiej brzmiało po polsku, mimo wszystko. Dobra. No ale nie ma co przeciągać prologu. Jeszcze jakaś notateczka, coś do podniesienia może? Coś? Nie? To na dół. Ale ogólnie muszę przyznać się, że grafika robi na mnie wrażenie, a zwłaszcza widoki tam dalej. Oj tak. Co my tutaj mamy? Plan podróży P. Paul Harmon. 16 174 dolary za tą podróż. Bilety nie podlegają zwrotowi, czyli klasyk. Nie można zmienić nazwiska na bilecie, to już jest ok, dobra. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowych opłat za bagaż oraz inne usługi. Czyli na przykład niezabicie podróżnika. Ok. Przewoźnik może bez uprzedzenia zmienić rozkład lotów oraz terminal. Okej, czyli ogólnie firma do kitu, ale tylko oni pewnie tu latają. Nie pracuj zbyt ciężko. Cześć tatusiu, mam nadzieję, że dobrze się bawisz w Dubaju. To nie jest wcale Dubaj. Mama mówiła, że robisz fuzję dwóch banków czy coś takiego, ale mam nadzieję, że nie pracujesz zbyt ciężko i znalazłeś trochę czasu na zwiedzanie. I może zakupy? W końcu mam zaraz urodziny. Kocham cię tatusiu, Ashley. XOXOXO. No sorry, chyba Pagan Mingo przechwycił. Ale stop, mamy kolejną notatkę. Wygląda jak od córki. Wujek John. Tatusiu, następnym razem jak będziesz w domu, naprawdę musisz naprawić boiler. Wiesz, że nie lubię wujka Johna, a jak jesteś w pracy, mama wiecznie go prosi o naprawianie czegoś w piwnicy. A woda i tak leci zimno, już po 5 minutach prysznica. Oh my god, ale z niego lamus. No ale dyma twoją mamę, pewnie. Kurde. I żonę tatusia jednocześnie. Pamiętaj, przywieź mi coś ładnego. Kocham cię, tatusiu Ashley. A już mi żal tego ojca. Podwójnie, bo nie dość, że pewnie tutaj zginął. Gdzieś w tych Himalajach. To jeszcze, kurczę, żona mu przyprawia rogi. No podwójny przypał. No ale spójrzcie na te widoki. Nie, dobra, muszę się wydostać na dwór. Wydostać na dwór jak najszybciej. Ej, stop. Skrzynka. Ale czy oprócz skrzynki coś? Chyba nie. Stara koszulka. A to jest waluta lokalna, tak? Jest ciekawe jak kredyty? Kredyty przez K? Chyba nie. Ej, a nie, to już czytałem. Dobra. Okej, idziemy. Co zrobić? No cholera, no faktycznie. No,
widelec z dwoma zębami zawsze jest lepszy od widelca z trzema zębami. Albo z czterema. Nie, serio, można go jakoś uratować? Bo oni chyba go tutaj pieszczą prądem, a ja się zbytnio w sumie nie chowam teraz. A tutaj trzech żołnierzy. Nie, dobra, coś można podnieść? Cholera wie, ale... Ja bym, powiedzmy, chciał się cofnąć, bo mam, kurczę, wrażenie, że coś pominąłem. To już pewnie nie będę mógł, nie? Aha, dokładnie. Zamknięte na amen drzwi. Cholera, jestem wręcz pewien, że coś tam pominąłem. Przeczytałem notatki, a pewnie nie potwierdzałem wszystkich skrzynek. Dobra, uciekamy stąd, jak tchórz. No już myślałem, że mnie kropniesz, no to ta wycieczka by była naprawdę do kitu. Golden Path? We're friends. I knew your father. We're here to rescue you, son of Mohan. What about Darpan? You are our priority. We need to get you out of here. Nie ma ludzi ważnych i ważniejszych. Co, on jest, kurde, prezydentem Kiratu? No raczej nie, dopiero co przyleciał, więc... Ej, serio? Możemy się cofnąć po gościa? No pieszczą go prądem, no halo, ej. Dobra, sprawa się rychła. Kurde, można się było spodziewać tego, serio. Andrzej, when these doors open, I need you to keep your head down and make a run for the truck. Move as fast as you can. Understand? Tak, ale jeszcze przeczeszę to pomieszczenie, zanim je opuszczę, jeżeli będę mógł. Nie, nie chcę wybiegać, nie chcę wybiegać. Dobra, skoro jazda, to jazda. Dobra, wiem, gdzie jest sprint. O kurde. O szy, już mnie zobaczyli. Ej, kałach? Dobra, teraz mogę uciekać. W sumie nawet mogę postrzelać, ale nie. Przy takim obstrzale raczej nawet nie mam się gdzie schować, więc no. Komu w drogę temu czas? Ej, czy to był słoń? Pewnie, że to był słoń. Ej, kurde, najazd na chatę z słoniem? Niezła opcja. Ale co, mogę strzelać coś? Nie? Gaśnicę chociaż użyć? Dobra, tutaj, ej, nawet nie wyciągnął. Jedą są przed nami. Szyt! Beczki, tak jest. Dobra. Zostali z tyłu, a nie będą nas chyba ścigać już, nie? No to było pytanie totalnie głupie i na miejscu. Ej, stop. No właśnie, wiedziałem, że ktoś jest bliżej niż tamten z daleka, naparzający z przodu. No dalej, celność, no przecież główka jak nic tam była. Ale to tak samo mówię przy okazji GTA Online, tak w sumie. No teraz, no oczywiście musiał przeładować teraz. No co jest, bez przesady, ale... No, chociaż tego się udało. Jednego. Wow. Szyy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 
Czy nie? Ej, chyba nie, nie, dobra. To jednak miało się wydarzyć. Skrypcik, skrypcik, skrypcik. I o dziwo przeżył ten wypadek bez szwanku. No dobra, kierowca może nie, ale... Andrzej? Andrzej Gale, respond, please. Już tak. Kto tam się... Kto? Hello? Thank you. Nie znam Kiry. Czyżby jakieś bóstwo lokalne? I don't know. Fuck. The driver's... No co ty nie powiesz? A może oddycha tam pod drzewem? No podnieś, konar. No ej. Jeszcze okradł zwłoki. No dobra, ale nie no. Chyba faktycznie nie żyje. Head to the tower. Okay. You can do this, Ajay. Wieża, wieża. Gdzie ja widzę jakąś wieżę? Tam jest. Ej, tam jest wieża. Ale to jest cholernie daleko. Shit, dobra. Co my tu mamy? Oj, jest apteczka. Pieniądze to są? Nie, papierosy. Moment, czy ja słyszę żołnierzy? Już. O kurde, idą. Trzeba się schować bezpiecznie w krzakach. Podstawy działań dyskretnych. Wskaźnik wykrycia, to znam. Naciśnij prawo, aby rzucić kamień, to też znam z trójki. Naciśnij kółko, aby przykucnąć. Tak, to już wręcz zrobiłem troszeczkę wcześniej. Przed tym samouczkiem. Okej, dużo się nie zmieniło. I bardzo dobrze, o kurde. Dobra, że mnie nie wypatrzył zaraz, to kamyszek tam. Dobra. Ilu was jest? Mam nadzieję, że na jakiegoś teraz nie wejdę. Kurde, tam kolejny. Dobra, ty patrz tam. Ty patrz tam. Dobra. Shit. Daleko, ty kamienie.
daleko. Skradam się w wodzie, to jest kiepski jak cholera, ale jest! Pierwsza eliminacja. Po cichu. Dobra, i kałach. Ale ja się zawsze lubiłem bawić w skrytobójce w Far Cry'u, bo mnożnik punktów jest lepszy. Znaczy dostajemy 30, a za strzał w głowę 25 bodajże. Więc różnica jest zauważalna, a za takie po prostu kile strzelając w korpus raczej nie dostajemy nic. Dobra, ale spokojnie, spokojnie. Czy opłaca mi się w ogóle czyścić tutaj ten teren? Cholera wie, ale dobra, tamten powinien się odwrócić. No ej, kamyszek, no ile tych kamieni mam ci rzucić? Ziomuś, odwróć się. Może zwłoki? Cholera, zauważy zwłoki. To pięknie, będę musiał rushować. Dobra, rush. Jest! Dobra. I chyba mnie nie zauważyli. Przynajmniej tamten jeden. Dobra, spoko. Co, zabijamy go? Ale nie, właśnie moment. No dokładnie, trzeba zlutować. I w sensie zabrać wartościowe rzeczy, a nie pobić. Trzeba zlutować zwłoki i dopiero będę mógł się zabrać za gościa. Shit, shit, shit. Może zobaczył zwłoki właśnie, ej. Idź tam, idź, idź, idź. Spokojnie, ja obejdę kamień z drugiej strony. I cię zajdę. Jaki predator ze mnie, nie wierzę, ej. Dobra, eliminacja. Co to było tutaj? Kółko chyba... A, to wyskoczyło. Przypadkiem. A, dobra, sorry, zapomniałem. Znaczy, nigdy nie fajnie zostawiać trupy w rzece, no bo to wszystko spływa później na dół. A, cóż. Sami zasłużyli sobie na ten los, a mi się nie chce targać zwłok. Ej, stop. Koleś. Okej. Okay. Przydałaby się jakaś lornetka albo aparat, żebym mógł ich oznaczać sobie. A to może później. Moment, słyszałeś to? Słyszałeś to? Słyszałeś? No, to idź tam, spokojnie. A ja cię muszę podejść, zanim się odwrócisz. Cholera, mogę nie zdążyć. Już doszedł do drzewa, zaraz się musi obrócić. No dalej, jest. Uff, nieźle. Dobra, kolejny kałach, ale już jednego mam, po co mi więcej. Nie chcę więcej. Jak fajka do opium. Nie, to zawsze takie rzeczy podnosiło. Niektóre wywoływały uśmiech na twarzy, a niektóre uśmiech politowania tylko. Ej, dobra. A może lubicie ryby? Bo zaraz tam się pojawi kółeczko na tafli jeziorka. Czy tam tafli tego zbiornika wodnego. Chciałbym, żebyście tam spojrzeli. W tamtą stronę, a ja się właśnie przepłynę. Tutaj. Dobra. Da się wspiąć tu? Dupa, nie da się. Trzeba zrobić to inaczej. Dobra, jeszcze jeden kamień. Możesz rzucić kamień? No nie możesz? O kurde. O shit, źle rzucone chyba. Ale w sumie. Tam patrzcie, kurde, tam, tam, tam. Dobrze, jest nieskończona ilość kamieni. Ja bym miał ze sobą kilof i kół dosłownie te skały. O shit. Fuck! Wyjdź z tej wody, kurde, kała! Dobra, strzał w głowę, chociaż tyle. Oj, zaraz umrę. Dobra. Ale przynajmniej będzie okazja, żeby tym razem bez wtopy. No chyba, że od początku wystartujemy. No nie. Tylko piechol potrafi umrzeć w prologu. Nie, dobra, cicho, jesteśmy tutaj. Mam nadzieję, że wszystkie podniesione przedmioty zostały przeze mnie faktycznie podniesione. Dobra, moment, moment. A, właśnie, trzeba kucnąć. Ale nie trzeba tak od razu. Można się zbliżyć najpierw trochę. Dobra, teraz będzie mi łatwiej go chyba capnąć. Dobra. Okej, tak, tam za eliminację chyba dostałem, bo widziałem ten pasek po lewej. Znaczy ten okrąg się prawie zapełnił w 1/4. Dobra, dla was kamyszki. Od cholery. Dobra, a ja sam pod wodę. Szkoda, że nie mogę przeprowadzać eliminacji właśnie spod wody. Cholera. Dobra, ale moment, może tu mogę wejść? Jakoś się wdrapać. Tak, dobra. Kucaj, kucaj. Jezus, idzie, fuck, fuck. No dupa. No cóż, nie poprawiłem się w ogóle. Ale i jeszcze bez żadnego strzału. Nie, dobra, jeden wszedł. Uff. Moment, tamci żyją? Tak? O kurde, dobra. To ale słabo. Słabiutko, słabizna, piechol. Dobra, będą musieli przepłynąć, jeżeli chcą się tutaj dostać. Jak stary film pornograficzny, czy ja dobrze przeczytałem? Po prostu nie wierzę, co tu się dzieje. Dobra, lepiej być na skalę, niż później ktoś ma do mnie strzelać z tej skały właśnie. Okej, duży, rozległy teren.
Chyba można sobie przysprintować przy okazji, uciekając od przeciwników, których zabiłem, ale się pojawili. Ej. No pewnie, że oprawić zwierzynę. Że już sępy się zajmowały tym truchłem, więc no, raczej z tej skóry nic nie będzie. Ej, przynęta. Aby zdobyć przynętę, przytrzymaj kwadrat w celu oskurowania dowolnego zwierzęcia. Menu broni, otwórz, aha, i wybrać przynętę. No dobra, mam tutaj chyba, tak? No, to jest to. Ej, nawet mam jeden granat. To też można spożytkować jakoś. Ale to za chwilkę dopiero. Okej, okay, dobra, przyspieszmy trochę. Chyba nikogo tutaj nie ma. Ach, kurde, kolejna zwierzyna, która padła moim łupem, a nie sępów. Ale ze mnie świnia. Jestem sępem wśród sępów jawnie. Bo one już dziobią i dziobią i dziobią, a ja podbiegam i oskurowuję nagle. Okej, okay, przynętkę, tak? No dobra, tu są wojskowi, no to i przynętę można rzucić. Tylko kto tu ma niby przybiec? O cholera, co to był za ryk? Niedźwiedź! Ale mają przesrane, zwłaszcza ten koleś. No ej, misiu, no właśnie. Misiu nagle, kurczę, się wstrzymał. Ej, widział mnie, szyt. Ładny strzał w głowę. Trzeba niedźwiedziowi pomóc. Drugi strzał w głowę, ale w sumie... Cholera, ten misiu będzie niebezpieczny. No lepiej kropnąć też misia, wybaczcie. Ale jeszcze sobie przeładuję. Może się nie skończyć na jednym magazynku tylko. No patrzcie, jeszcze ucieka, co za bestia. No. Kurczę, no nie czuję się z tym dobrze, że go zabiłem. Serio. Ale tak trzeba było postąpić. Jak, moment. On jeszcze żyje? O kurde! Sorry, misiu, że tak ci się odwdzięczyłem za przysługę. Chyba niedźwiedzia przysługa, kurde. Dobra, co tam, nawet nie widziałem, co podniosłem. Aha, skóra niedźwiedzia, tak po prostu. Okej. Okay. Jak, diament? Amunicja do broni krótkiej. Okej, okay, jeszcze obczaisz, jeszcze zwłok. No dobra, ej, serio? Trochę mi szkoda, że nie skończyliśmy przynajmniej prologu w pierwszym materiale, ale niestety tutaj będę musiał skończyć, mając na względzie jakość nagrania. Oho, długie materiały z PS4, no niestety, nie na tym drewnianym lapku. Więc trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!